Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy z wyprzedaży, ubraniowy. Pokażę Wam też, jak te ciuchy na mnie leżą, więc to będzie pewnego rodzaju również film z serii Mierzymy, więc mam nadzieję, że jeszcze upolujecie te rzeczy, chociaż wyprzedaże już się kończą i tak naprawdę wieszaki z wyprzedażami są już tak nie na pierwszy rzut, jak wchodzicie do sklepu, tylko są już wycofane tak bardziej na tył sklepu, ale na przykład w Reserved jest bardzo dużo jeszcze wieszaków z wyprzedażami, więc być może jeszcze któreś z tych rzeczy, jeśli wpadną Wam w oko, będziecie w stanie zakupić, więc jeśli jesteście zainteresowani, zachęcam do oglądania dalszej części filmu, ponieważ mam sporo rzeczy Wam do pokazania. Będzie głównie Reserved, będzie sukienka z Orseya, jedna rzecz z Sinseya, parę z Pepco, więc mam nadzieję, że ten film obejrzycie z przyjemnością. Postaram się Wam te rzeczy pokazać w chronologicznie, tak jak je kupowałam, więc rozpocznę od bardzo zwykłej rzeczy. Rzeczy, którą zakupiłam w Pepco na wyprzedaży za 10 zł. I jest to, jak widzicie, t-shirt. T-shirt, który jest wykrojony taki w serek w rozmiarze XL i w sumie takich basiców, jak to się mówi, w szafie nigdy dość, jak za 10 zł, bardzo fajny materiał, taki lekko melanżowy, jednobarwny, pod każdą, nawet taką narzutkę, jaką w chwili obecnej na sobie się przyda, więc gdy ją zobaczyłam, od razu brałam, bo te nadruki czasami na tych t-shirtach są takie różne, dziwne, a jednak jak coś jest jednolite, no to częściej po to sięgniemy, aniżeli coś zewzoru. Kolejna rzecz z Pepco, którą kupiłam będąc na wakacjach, ponieważ wzięłam za mało takich cieplejszych rzeczy i w Pepco ponownie mnie uratowało i będzie to taka, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest koszula, jest w rozmiarze L, kosztowała 30 zł, 29,90 dokładnie i jest to taka, jakby wygląda na koszulę, ale jest to taka, widzicie, narzutka, tutaj jest, nie ma guzików, jest tutaj taki wodospad, że tak powiem, z kołnierzykiem, no i jest ten przód bardzo, bardzo mocno przedłużony w kratkę. Ja ostatnio mam taką fazę właśnie na kratkę, bardzo podoba mi się wzór kratki czarno-szaro-biała, więc tu będziecie widzieć na mnie, jak ona wygląda, więc jako taka narzutka na ramiona, czy też sama w sobie z stylizacja z nią zrobiona jest bardzo fajna, więc myślę, że opłacało się i ona akurat nie była na promocji, tylko z regularnej sprzedaży, ale 30 zł jak za taką rzecz, myślę, że to też nie była jakaś bardzo wygórowana cena. Trzecia rzecz, którą chcę Wam pokazać, będzie Wam ciężko ją dostać, ponieważ kupiłam ją na lokalnym bazarku, targu, niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, więc po prostu ciężko będzie Wam ją dostać, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, ponieważ jest bardzo fajna. Kosztowała sporo, bo zapłaciłam za nią 60 zł, ale jest to taka jakby parka, nie wiem jak to nazwać, bo to jest bardzo cieniutki taki materiał, jak widzicie, jest z kapturem na zamek, tutaj masz sznurki, ma również kieszenie, nie ma tak jak parka tutaj takiego ściągacza w talii, ale ma ściągacz za to tutaj na dole, tył jest wycięty z półkola, jest dłuższa aniżeli przód, zobaczycie ją na mnie, jak ona na mnie leży, no i jest to taka rzecz, którą na pewno będę ubierać w chłodniejsze dni, na jakiś sweterek, w momencie, kiedy nie będzie ni za ciepło, ni za zimno, ale coś przydałoby się narzucić na siebie dodatkowego i to jest właśnie taka rzecz w przepięknym szarym kolorze, który jest uniwersalny, myślę nawet, że szary jest bardziej uniwersalny aniżeli czarny, więc pod tym względem bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, mimo tego, że jak na taką narzutkę 60 zł wydaje mi się, że jest to dosyć sporo, tym bardziej, że kupiłam ją na targu, a nie w sklepie, więc tutaj mam nadzieję, że będzie mi wiernie służyć i sami ocenicie na klipie, jak będę ją miała na sobie, że naprawdę bardzo fajnie się prezentuje.
To przejdźmy teraz do sieciówek. Reserve ta zostawię na koniec. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które zakupiłam w Sinsayu. Jedna z tych rzeczy będzie ubraniem, a druga będzie akcesorium. I to akcesorium, które mam Wam do pokazania, kosztowało 3 zł. I są to takie serduszka, które nakładamy sobie na ramionczka stanika. W momencie, kiedy macie bluzkę na przykład z takimi wyciętymi ramionami, można stanik sobie przyhaczyć z tyłu, tutaj jest właśnie na obrazku narysowane, z tyłu ramionczka, które się zejdą Wam na plecach, przez co nie będą Wam wystawać z takiej mocno wyciętej koszulki, bluzki. Będę miała taką bluzkę Wam do pokazania, więc na pewno zastosuję te serduszka, żeby po prostu stanika nie było widać pod nią. I były po 3 zł, kawałek plastiku w kształcie serca z takimi tutaj wycięciami w kolorze czarnym i białym, takim przezroczystym. Stwierdziłam, leżało to przy kasie, stwierdziłam, że na pewno się to przyda, bo mam kilka takich bluzek, które są właśnie w ten sposób wycięte i na pewno się przyda, więc stwierdziłam, że biorę, tym bardziej, że kosztowało 3 zł. Druga bluzka, z Sinsaya, którą mam Wam teraz do pokazania, kosztowała całe 15 zł, jest w rozmiarze XL i się teraz z nią tutaj motam, postaram się Wam ją wyeksponować tutaj na wieszaku i jest to Hiszpanka, czy tam w odekolcie Carmen, bluzeczka z koronki, która ma tutaj, jak widzicie, ramionczka, tutaj ma tą część dekoltu na gumkę. O, właśnie tak, jest bardzo prześwitująca, więc pod nią trzeba nałożyć jakiś top bądź stanik taki bardzo mocno kryty, wszystko zależy od tego, jak lubicie nosić takie rzeczy. Bardzo fajnie wygląda ten dekolt za 15 zł, bardzo delikatna jest ta koroneczka, bardzo mi ten czarny prześwietla, więc stwierdziłam, że za 15 zł nawet jej nie mierzyłam, wziąłam największy rozmiar, mieszczę się, te ramionczka są troszeczkę za długie, ale mogę je sobie tutaj skrócić i nie będzie problemu, więc również będziecie ją widzieć na mnie, jak się w niej prezentuję. Przejdźmy teraz do Orsaya, pokażę Wam jedną sukienkę, jedną rzecz, którą zakupiłam sobie właśnie w Orsayu i będzie to sukienka. Jeśli śledzicie mnie na Instastory, to wiecie, że ostatnio szaleję z sukienkami i szukam odpowiedniej sukienki do mojej figury i znalazłam taką, ale już się umówiłam z moją teścią, że ona idzie do niej, a ja znalazłam inne sukienki, które za chwileczkę Wam pokażę, ale sukienka była na bardzo atrakcyjnej wyprzedaży, kosztowała 50 zł, przeceniona ze 120 zł, więc bardzo fajna cena. I sukienka prezentuje się w ten sposób, to jest jej przód, ma tutaj taką jakby wodę, czy coś takiego, jest tutaj, ma zamek z tej strony, więc tu możemy ją sobie zapiąć na zamek, jest bardzo leciutka, bardzo zwiewna, lekka, z tyłu ma bardzo piękny dekolt, który jest bardzo mocno wycięty. Dodatkowo wiąże się tutaj jeszcze na plecach taki sznureczek, żeby ramiona ładnie się trzymały. Ma również kokardę z tyłu. No i jest taka przed kolano. I jeśli chodzi o tą sukienkę, ona przepięknie na mnie leży. Tyle, że nie tak jak powinnam ją nałożyć, ponieważ jeśli nałożę ją w ten sposób, czyli ten dekolt mam z przodu, to raz, że staje się w moim odczuciu bardziej masywna, bo tutaj powiększa mi biust, rozszerza mi ramiona i wydaje mi się wtedy, że jestem w niej bardzo masywna, ale jeśli nałożę ją tył naprzód, czyli ten kopertowy tył nałożę sobie naprzód, to wtedy wyglądam w niej rewelacyjnie. Ale tak jak już Wam mówiłam, sukienka idzie do mamy mojego męża i myślę, że ona również będzie z niej zadowolona, bo jest naprawdę bardzo zwiewna, lekka, no i ta cena jest naprawdę rewelacyjna, więc również zobaczycie mnie, jak w niej wyglądam i sami ocencie, czy warto było ją kupić za tą cenę. I na sam koniec został mi Reserved, bardzo duża siata. Tutaj jest nie wszystko, bo w Reserved'cie byłam
kilka razy. Raz pojechałam, żeby obczaić sukienki, których było mnóstwo, po prostu krojów, kolorów, tylko fasony mi nie odpowiadały. Więc tutaj, tak jak mówiłam, jeśli śledzicie mnie na Instastory, no to był taki jeden dzień, gdzie pokazałam Wam chyba 3 sukienki, które zakupiłam, które ostatecznie oddałam, 2, wzięłam inną i po prostu... Moje zdecydowanie, jeśli chodzi o zakupy, to jest po prostu osobny temat do poruszenia, ale sukienki pokażę Wam na końcu. Mam 2 sukienki, które chciałabym Wam pokazać i też prosić Was o to, żebyście ocenili, która na mnie lepiej wygląda. Cenowo były bardzo atrakcyjne, ponieważ kosztowały 50 zł każda, ale myślę, że jedną z nich oddam, bo tutaj myślę, że nie mam co dublować 2 sukienek, ale rozpocznę najpierw od bluzeczek, których zakupiłam, no można powiedzieć nawet całkiem sporo. Pierwsza z nich będzie to taka niebieska bluzeczka, która jest niestety ze sztucznego materiału, więc na bardzo upalne dni nie będzie się nadawać, ale jest to bluzka z dekoltem tutaj odsłaniającym ramiona. Przepięknie się po prostu eksponują te ramiona w tych bluzkach i w moim odczuciu wydaje mi się, że ten dekolt jest bardziej seksowny, aniżeli taki bardzo wycięty, eksponujący piersi, więc tutaj tych bluzek będę miała jeszcze jedną taką właśnie z takim dekoltem i ona jest w kolorze takim niebieskim, kobaltowym, była również w kolorze czerwonym, zdecydowałam się na rozmiar L, była przeceniona z 60 zł na 20, ona jest tutaj również taką bombeczką, czyli ma tutaj gumkę w pasie, ma gumkę również tutaj w rękawach i ma bardzo interesujący tył, ponieważ jest bardzo tutaj wycięty, więc kolejny element taki seksowny, można powiedzieć, się tutaj znajduje. Bardzo fajna bluzeczka za 20 zł. Nie mogłam się jej oprzeć i myślę, że tutaj w momencie, kiedy nie będę chciała eksponować tutaj pleców, to nałożę po prostu taki top bez ramionczek i również obejdę troszeczkę ten temat, ale pierwsza bluzka z Reserved bardzo mi się podoba. Kolejna bluzka, którą zakupiłam, przeceniona z 80 zł na 30 zł w rozmiarze 42, szalenie mi się podoba, również ma dekolt taki carmen, czy to też hiszpański, już ciężko mi tutaj to nazwać, ale ma tutaj taką gumę właśnie w ramionach i nakładamy ją w ten sposób. Rękawki ma zakończone taką, takim ściągaczem, powiedzmy, z kokardami, które się tutaj zawiązuje i ona, jeśli chodzi o tył, wygląda w ten sposób. Ten dół nie wyglądał w ten sposób, już go przerobiłam i myślę, że przerobię go jeszcze bardziej, ponieważ jak widzicie, ta bluzeczka jest na prosto ścięta, tak? Ta jest jednak wyprofilowana, że ten tył ma dłuższy aniżeli przód i myślę, że ja go zetnę sobie na prosto, zrobię tunel, wprowadzę gumkę i będzie taki sam jak w tej kobaltowej, bo tutaj już gumkę wprowadziłam, ale ten tył z racji na to, że jest dłuższy, brzydko się bluzuje z tyłu i myślę, że ja ją obetnę, zrobię tunel, wsunę gumkę i będzie fantastycznie wyglądać do takiej na przykład czerwonej ołówkowej spódnicy, która notabene jest z New Yorkera, kupiona lata temu, więc tutaj zobaczycie tą bluzkę właśnie w zestawieniu z tą spódnicą i dajcie znać, co o tym myślicie, ale bluzka jest przepiękna, kosztowała 30 zł i jak widzicie ma tutaj bazę z takiego materiału wprążki różowego, wprążki pionowe, no i są tutaj takie jakby haftowane kwiaty, ale one są nadrukowane na tej tkaninie, więc bluzeczka fantastyczna, bardzo mi się podoba, więc kolejna, przejdźmy do kolejnej, która jest również z motywem takim, jakim? Florystycznym, kwiatowym,
tak, są tutaj też kwiaty, ale są też tu liście bardzo sławnej w ostatnim czasie monstery. I to również jest Reserve, bluzeczka przeceniona z 60 zł na złotych 20 w rozmiarze XL. Jak widzicie, ona ma taki kształt, że te właśnie rękawki są bardzo mocno wycięte, więc tutaj te serduszka z Sinseya, które Wam pokazywałam, a które mi się tutaj gdzieś zapodziały, będą fajnie mi tutaj ten stanik z tyłu ściągać, ramionczka, i ona przepięknie maskuje brzuch. Po prostu tutaj to wszystko tak ładnie się układa, że praktycznie wcale brzucha nie widać, wyglądam w tym lekko, świeżo i naprawdę bluzeczka jest fajna. I z tyłu jest również dosyć specyficzna, bo tutaj widzicie, ma dwa takie guziczki, które będę musiała mocniej przymocować, żeby one mi się w ciągu noszenia tej bluzki nie rozpięły, ponieważ tutaj mamy takie jakby wycięcie. Ona jest taka kopertowa właśnie też w pewien sposób, więc odsłania tył pleców, biodra i tak dalej, więc ja myślę, że ją sobie tutaj po prostu podszyję delikatnie na taką zakładkę i zrezygnuję jednak z tego tyłu, bardziej wzmocnię tutaj te guziczki, bo one się tutaj myślę łatwo mogą rozpiąć, ale koło tej bluzki chodziłam chyba ze 3 razy i w końcu się na nią zdecydowałam, bo bardzo mi się spodobała, więc kolejna bluzka z Reserved za 20 zł i ostatnia bluzeczka przyceniona z 50 na złotych 20, która jest dla mnie troszeczkę za duża, ale nie ma problemu, sobie ją tutaj zwężę pod pachami, bo będzie to stosunkowo łatwe zadanie. I jak widzicie, jest to również bluzeczka taka bez ramion, w krateczkę z kołnierzykiem i ona jest taka tutaj, ma taki element do zawiązania w pasie, przepięknie wygląda do czarnych rurek, do jeansów myślę też, wyglądam tak, że tak powiem, nastoletnio, jeśli jest takie określenie, rozmiar 44 właśnie, 42 nie było, więc nawet się nie zastanawiałam, nie szukałam, bo nie było, zwężę tutaj delikatnie pod pachą i będzie spoko na guziczki, ten krój bluzki mi bardzo odpowiada, również bardzo fajnie maskuje brzuch, bo jak wiecie, moja figura to typ jabłka, więc dosyć ciężka do wystylizowania, ale te bluzeczki, które Wam tutaj pokazałam, sami zobaczycie na przywitkach, że fajnie maskują tą część ciała, z którą mam największy problem, więc tak się prezentują bluzeczki z Reserved. I na sam koniec pokażę Wam dwie sukienki. Pierwsza sukienka, którą Wam pokażę, kosztowała 50 zł, od razu wpadła mi w oko, ale kupiłam ją tak naprawdę za drugim razem, kiedy poszłam do Reserved. I jest to taka oto sukienka z bardzo grubego, mocnego materiału, z szerokimi tutaj ramionczkami, w przepięknie wyciętym dekoltem, który z tyłu jest taki sam jak z przodu. Z tyłu ma tutaj zameczek i jest to taki delikatny kształt tulipana, bym to określiła. I ona jest właśnie odcinana troszeczkę niżej, aniżeli moja talia jest. Jest przed kolano. Jeśli chodzi o wzór, jak widzicie, jest baza różowa i mamy tutaj liście i jakieś takie kwiatki pomarańczowe. Print jest bardzo taki letni. Sukienka bardzo świeżo wygląda. Sami zresztą ocenicie, zobaczycie. I mimo tego, że te sukienki są w przystępnej cenie, to zastanawiam się, żeby jedną oddać. Zawsze jest te 30 dni na zwrot, więc myślę, że się tutaj zastanowię i moglibyście mi tutaj poradzić. Nie wiem, dlaczego się tutaj urwała ta cena i nie wiem, ile kosztowała, więc już pewnie jej nie zwrócę, więc nie wiem, co się stało z tą metką, ale dobra. Sukienka jest w rozmiarze 44, muszę dostosować do niej stanik, który bardziej mi wypełni tutaj przód, bo widzę, że mi się tutaj pachy troszeczkę za bardzo odstają, a ciężko będzie to tutaj zwęzić, może podłapię w jakiś sposób, więc sobie z tym na pewno poradzę, ale pierwsza sukienka wygląda w ten sposób, a druga jest również w kolorze różowym, ale ma troszeczkę inny krój. Druga sukienka z Reserved nie chce siedzieć na wieszaku, więc pokażę ją w ręku. Rozmiar również 44, przeceniona ze 160 na złotych 50 i wygląda w
ten sposób. Również dosyć głęboki dekolt, który jest taki sam z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu mamy taki kontrastujący zamek. Na rękawach mamy tutaj takie jakby pagony, nie wiem jak to określić, ale mamy tutaj właśnie guziczek z takim tutaj elementem, który optycznie poszerza ramiona. Jest bardzo mocno taliowana, bardzo mocno podkreśla moją talię i ona ma tutaj takie zaszewki, jak widzicie, przez co układa się na tych moich biodrach, delikatnie je poszerza optycznie, ale przez te pagony, które są tutaj na górze, się jakoś ta sylwetka równoważy, więc sami ocencie, dajcie mi znać, która sukienka lepiej na mnie leży, którą mam sobie zostawić, albo zostawię obie i po prostu upchnę albo mojej siostrze, albo komuś innemu, komu się spodobają. Sukienki bardzo dobrze wykonane, również jest przed kolano i ta, jak pisaliście na Instagramie, wrzuciłam wam zdjęcie na Instagrama właśnie z tymi sukienkami, obie zebrały dosyć pozytywne opinie, ale jak już wcześniej powiedziałam, mam bardzo duży problem z podejmowaniem decyzji i niby te sukienki mi się podobają, ale tak nie do końca mi leżą. Może tutaj chodzi o wystylizowanie je w pewien sposób, więc druga sukienka z Rizert wygląda w ten sposób, na pewno lepiej je zobaczycie, kiedy będzie klip tutaj z tym, jak na mnie wyglądają i dajcie znać, który ciuszek najbardziej wam się spodobał. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę, a jednak nie dziękuję, bo właśnie mi się przypomniało, że mam jeszcze wam buty do pokazania. Widzę, że ten film będzie bardzo długi, ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się go ogląda z racji na to, że są te przebitki z tymi ciuchami, jak one na mnie wyglądają. Przypomniało mi się, że mam jeszcze wam do pokazania buty. Buty z CCC z serii Bassano i powiem wam, że miałam problem z wybraniem tych butów, bo 40 były dla mnie często gęsto za małe, a tych butów z serii XL jest dosyć mało w kolekcji, ale udało się, rozmiar 41 musiałam sobie wziąć. 35 zł i miałam jeszcze na nie dodatkowe minus 20 zł i zdecydowałam się na takie sandałesy, które są w kolorze białym, mają tutaj taki jakby pierścionek, obrączkę na palcu dużym i są dosyć fajnie tutaj wycięte, ładnie prezentują się na stopie, tak świeżo, niby zwykłe, ale niezwykłe, na pewno do różnych stylizacji je wykorzystam, a właśnie takich sandałków nigdy dość i ja zawsze w CCC na tych właśnie ostatnich wyprzedażach sobie zakupuję buty na kolejny sezon, więc tu pod tym względem myślę, że te, jeśli pogoda pozwoli, to może jeszcze w tym roku nałożę, ale jeśli nie, to spokojnie sobie poczekają na kolejny sezon, na pewno się nie zmarnują, bardzo mi się podobają i akurat białych sandałów w swoich zasobach kolekcji nie miałam, więc teraz to by było tyle. Mam nadzieję, że ciuchy wam się podobały, koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym, jak na mnie wyglądają, czy dobrze dobrałam te ubrania, czy dobrze w nich wyglądam. Mi się wydaje, że tak, ostatnio troszeczkę lepiej mi idzie, jeśli chodzi o dobieranie fasonów ubrań, bo mam zawsze miałam problem z okolicą brzucha, który zawsze był wystający i się wstydziłam, więc obcisłe ubrania tak omijałam szerokim łukiem. Ale jeśli wam się podobała któraś z tych bluzeczek, ubrań, które wam teraz zaprezentowałam, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście byłoby mi bardzo miło, jeśli dalibyście mi kciuka. No i z tego miejsca dziękuję wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.